tej przestrzeni. Wyekstrahowane, ale nie przestrzeni życia. A szaman pracuje nad przestrzenią życia jako całością. Tutaj jest nie tylko ludzka cywilizacja tym zmanipulowana. Cały kwadrant, można powiedzieć, galaktyki. No ale to jest taka trochę abstrakcja, no ale pytasz, mówię. Natomiast Jupiter intronizacja właśnie pokazuje, jak ta 3D materia jest plastyczna i jak ją można kształtować z innych poziomów i dla ludzi jest to nieporozstrzegalne. I w taki sposób szaman był wywalony od drzewa, że przewidzieli na tyle sytuację i być może podtrzymali nawet, że przesadzili drzewo, że pierdolno, ja wiesz, jechałem ciężkim samochodem, bez pasów, bez poduszek, bo pasów nie używam, a poduszki nie było, i walnąłem centralnie przy 100 na godzinę w drzewo takie, prosto na siebie. Normalnie człowiek puch nie ma. Gdyby nie post i byłem lekki, dzięki temu jeszcze lżejszy niż teraz, tam ładnych parę kilo, bo już po tej operacji to 10 kilo, można powiedzieć, zrzuciłem bezpowrotnie, bo wszystkie flaki mi się rozpękły i mam trochę teraz inaczej we flakach po operacji niż normalny człowiek. Nie mam nic sztucznego, no ale mam... No nie będę ci tłumaczył, to jest, wiesz, anatomia wewnętrzna. No i do tego stopnia, a to było na tyle mocne uderzenie, że rozczaskało mi po prostu umysł, konstrukt zupełnie straciłem świadomość, także musiałem to od, można powiedzieć, wstecznie poskładać cały wypadek i udało mi się, ale to de facto do końca to trwało 2 lata, ponad 3. Na początku tylko byłem w stanie rozkminić, jak to zrobili, że mnie wyrzucili. A potem niezależnie, bez sugerowania, inni ludzie sami mi dopowiedzieli, nawet nie resztę, ale jak gdyby zweryfikowali. No, na pewnego poziomu są tu takie oszołomy, że to robią. Lepiej niż szamani czasami. Dobrze. Szamani ciężko im w takie rzeczy wchodzi. Bo mają różnych takich stamtąd. Także tu są inni szamani trochę. No, także to są takie, wiesz, bajki. Trochę, no ale w tym całym, jak gdyby, ja wiem, cierpieniu. Dla mnie to nie było cierpienie, choć dla ciała to takie ekstremalne doświadczenie. Pomijając, że wiesz, poleciało wszystko, a mnie nie zdiagnozowali przez dzień, więc w zasadzie jak już nie zdiagnozowali, no w zasadzie moją prośbę, że mówię, doktorze, muszę mieć coś pęknięte, bo już nie widzę na oczy z bólu, a ja znam swoją nie tyle odporność, ale jak gdyby już pokorę ciała, jaki ból jestem w stanie wytrzymać, nie? Gdzie normalny człowiek by już wył po prostu. Nie dlatego, że nie mam wrażliwości, bo mam hiperwrażliwość, natomiast no, nie podłączam obłędu. I lęku. Ja myślę, że będziemy na dzisiaj powinni spać. Spoko. Tylko ścinam. Jeszcze mogę coś pogadać. Dam ci pościel. Dziękujemy.